Jeżeli Pan Jezus się posługuje takim symbolem, wy jesteście solą ziemi, to czy jest możliwe, żeby zupełnie nie miał w głowie tego wszystkiego, co Żydzi wiedzą o soli? Czy jest możliwe, żeby miał na myśli tylko i wyłącznie smak soli? Na pewno o to mu chodziło przede wszystkim, to jasne. Ale Pan Jezus wychowany w kulturze żydowskiej, znający doskonale całe Pismo, pewnie tak jak nikt inny, skoro się posłużył takim symbolem, to może chodziło mu nie tylko o to. Może kiedy mówił o soli w chrześcijanach, to mówił o czymś w chrześcijanach bardzo nieprzyjemnym. O czymś takim w chrześcijanach, co jest związane z grzechem, ze słabością, ze spustoszeniem, wręcz z wojną, z wpatrzeniem się w zło, w jakąś słabość, że chrześcijanie mają taki kawałek ziemi w sobie, który jest zasolony. O czym ja wam próbuję powiedzieć? Otóż moje przekonanie jest takie, że ten świat strasznie potrzebuje grzesznych chrześcijan. I mówię to z całą odpowiedzialnością. Tylko proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja was nie wzywam do grzechu, bo wy macie już wystarczająco. Bo wszyscy mamy wystarczająco. Tylko ten świat potrzebuje, tak jest moje głębokie przekonanie, żebyśmy wreszcie przestali udawać, że my tych grzechów nie mamy. Myślę, że część tego świata tak bardzo nie jest w stanie przyjąć Ewangelii, nie jest w stanie przyjąć tego, w co wierzymy. Tak bardzo często się źle o nas mówi, bo ludzie nas mają za hipokrytów, którzy na zewnątrz udają świętość, dobroć, doskonałość, idealność, perfekcyjność, no co tam jeszcze? A wszyscy i tak wiedzą, jak jest. Że ludzie mają taki obraz, że w Kościele się mówi o pięknych rzeczach, a tam siedzi grzesznik na grzeszniku. Moi drodzy, jeżeli chcemy rzeczywiście stać się wiarygodni tego świata, to staniemy się wiarygodni wtedy, kiedy wyjdziemy przed ten świat i powiemy: tak, jesteśmy strasznymi grzesznikami. Bóg nas kocha. To jest Ewangelia. Ewangelia to nie jest: jesteśmy doskonali, Bóg nas kocha. To nie jest Ewangelia. Moi drodzy, myślę, że wszyscy jesteście absolutnie przekonani o tym, że to, co najbardziej burzy człowieka, kiedy spotyka drugiego, to fałsz, który można spotkać. Dlaczego tak się oburzamy często na tych już wspomnianych polityków na przykład? Bo wszyscy sobie myślimy: no po prostu co za kłamcy, obłudnicy. Wszystko tu obiecuje, mówi, a wiadomo, co zrobi, nie? Czy was to nie wkurza? Czy was to nie doprowadza do pasji? Przypuszczam, że tak. Pomyślcie sobie, że dokładnie to myślą o nas ci, którzy nie są chrześcijanami i na nas patrzą. Mówią, że są tacy świetni, a jacy są, to widać.